Szukasz automatyki do swojej bramy? Wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator NICE. Dzięki temu zyskasz profesjonalny dobór siłownika do Twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu NICE. W świetnym stylu przez rozgrywki drugiej wojewódzkiej ligi młodzików przemierzają piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 2006. Podopieczni trenera Dawida Miłkowskiego po inauguracyjnej wpadce z APN-em Knurów wygrali wszystkie kolejne spotkania i pewnie przewodzą ligowej tabeli. W minionym tygodniu chorzowianie na zakończenie pierwszej rundy zmagań podejmowali rówieśników ze Sparty Lubliniec. Zgodnie z oczekiwaniami chorzowianie od samego początku zdominowali niżej notowanego rywala raz za razem atakując bramkę przeciwnika. Prym w ostrzeliwaniu przeciwnika wiedli w pierwszej fazie Marcel Musielak i Maciej Kurasz. Obaj oddali po dwa strzały, jednak albo okazywały się one niecelne, albo dobrze między słupkami swojej bramki radził sobie golkiper z Lublińca. Bezbramkowy remis utrzymywał się do 13 minuty. Wtedy po rzucie rożnym w polu karnym swojego rywala sprytny okazał się Marcel Musielak z bliska, pakując futbolówkę do siatki Sparty. Jednobramkowa przewaga nie wystarczała chorzowianom, którzy w dalszym ciągu próbowali celować w kierunku bramki przeciwnika. 60 sekund po otwarciu wyniku ze strzałem Kacpra Sobierajskiego radził sobie bramkarz Sparty, który 3 minuty później bronił kolejne uderzenia Jakuba Harnota i Macieja Kurasza. Michał Szynkiewicz z bramki chorzowian też miał okazję do tego, by się wykazać. Świetnie obronił uderzenie z rzutu wolnego autorstwa Marcina Ledwonia. Sekundy później gospodarze popełnili błąd, który omal nie zakończył się utratą gola wyrównującego. Piłkarze trenera Miłkowskiego szybko otrząsnęli się z chwili słabości, jaka ich dopadła, i poprawili wynik zastrzałem uderzenia Kacpra Sobierajskiego, który wykorzystał podanie od Bartosza Wrony. Dwubramkowe prowadzenie gospodarzy utrzymało się do końca pierwszej odsłony, choć gracze w białych koszulkach mieli przed przerwą jeszcze dwie szanse na poprawę rezultatu. Najpierw po akcji Bartosza Wrony nie trafił w światło bramki Kacper Sobierajski, a w końcówce pierwszej części gry koronkową akcję również niecelnym strzałem kończył Maksymilian Paczyński. Worek z bramkami na dobre rozwiązał się tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony. Zaczęło się od zaskakującego uderzenia Marcela Musielaka, który podwyższył rezultat na 3-0. W 34 minucie piłka po raz czwarty wylądowała w siatce Sparty, znowu za sprawą Musielaka, który tym razem w pojedynkę zabawił się z defensywą przeciwnika, po czym podwyższył rezultat na 4-0. Zanim chorzowianie zdobyli gola numer 5, sztuka skierowania piłki do bramki nie powiodła się Kacprowi Sobierajskiemu, a następnie Antoniemu Puszczewiczowi. Jak wykorzystywać klarowne okazje do zdobycia bramki zademonstrował kolegom w 36 minucie Maciej Kurasz, który nie dał najmniejszych szans bramkarzowi Sparty na obronę jego uderzenia. Przed upływem 40 minuty goście przedostali się pod chorzowską bramkę, ale licznik ich bramkowej zdobyczy wciąż pozostawał w punkcie 0. Stadion szybko wrócił pod pole karne swojego przeciwnika, a szansę na zdobycie swojego gola miał Kacper Sobierajski, który wypracował sobie pozycję do uderzenia, natomiast później spudłował. W 44 minucie ładnym prostopadłym podaniem Macieja Kurasza wypuścił Marcel Musielak. Całą akcję celnym uderzeniem kończył z kolei Bartosz Smalcerz. W 46 minucie było już 7-0 dla Stadionu Śląskiego. Sobierajski zabrał się z piłką i pokonał golkipera Sparty. Nie minęły kolejne 2 minuty, a chorzowianie znowu świętowali zdobycie gola. Tym razem piłkę na prawej nodze ułożył sobie Maksymilian Paczyński, po czym wpakował ją w okienko bramki Lublińca. To był fantastyczny okres gry w wykonaniu podopiecznych trenera Dawida Miłkowskiego. Kolejny atak i kolejny gol. Znowu na listę strzelców wpisuje się Sobierajski. Do końca spotkania pozostawało niewiele ponad 5 minut, ale gospodarzom w ciągle nie było mało. Jeszcze jeden atak piłkarzy w białych koszulkach. Znowu piłkę ma Sobierajski, tym razem obija słupek bramki Sparty. Na 3 minuty przed końcem okazję na zdobycie gola honorowego mieli przyjezdni, ale Marcin Ledwoń nie skorzystał z błędu defensywy chorzowian. A chorzowianie starali się robić wszystko, by sięgnąć w tym meczu po wynik dwucyfrowy. W 57 minucie Mateusz Kral trafił w słupek, a poprawka Mateusza Odygi pofrunęła nad poprzeczką. Skuteczność w szeregi gospodarzy wróciła tuż przed końcem spotkania. Najpierw Tomasz Nowak strzelił bramkę numer 10 dla Stadionu Śląskiego.
W ostatnich sekundach doliczonego czasu gry bramkarza rywala próbował zaskoczyć się Bartosz Brona. Tym razem golkiper Sparty sobie poradził, ale był bezradny wobec dobitki Mateusza Krala, który swoim uderzeniem ustalił rezultat meczu na 11-0 dla Stadionu Śląskiego. Stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji, bo tak naprawdę 11 bramek to można powiedzieć, że jest kosmiczny wynik. Graliśmy co prawda z ostatnią drużyną, ale stać tą było drużyna na przykład na remis z Górnikiem Zabrze, także gdzieś tam przed meczem nastawiliśmy się na to przede wszystkim, żeby też tego przeciwnika nie lekceważyć. I mimo to, że mieliśmy dużą kontrolę, to wdarło się w niektórych momentach takie rzeczy, gdzie nasi środkowi obrońcy zagrali za lekko do siebie, gdzie przeciwnik stworzył sobie sytuację gdzieś tam nawet sam na sam. Także do końca nie było to aż takie łatwe, bo musieliśmy walczyć przede wszystkim gdzieś tak z podejściem do meczu. Ale dobrze, że się ułożyło tak, jak się ułożyło. Poprawiliśmy sobie zdecydowanie bilans. I przede wszystkim to był ważny mecz, bo dzięki temu zwycięstwu mamy 6 punktów przewagi, można powiedzieć, że po tej pierwszej rundzie drugiej ligi. 6 punktów przewagi nad drugim miejscem. Wiadomo, jak to niekiedy jest. Jeżeli się gra z przeciwnikiem gdzieś tam z niższej półki, to niekiedy się wkrada to, że każdy gdzieś tam sam chce strzelić. Nagle są podejmowane inne decyzje, których w normalnych warunkach meczowych się nie podjęło. Także na pewno chwała im za to, że graliśmy przede wszystkim drużynowo i graliśmy to samo, co przy wyniku 0-0. Ten mecz z Kurowem, który nam się gdzieś tam zdarzył po obozie, która oczywiście zakończyła się porażką, potrafiliśmy wyciągnąć wnioski, potrafiliśmy się przede wszystkim zmobilizować, wykorzystać to, co potrafimy, no i trwa dobra seria. No i oby ta seria trwała jak najdłużej i tak jak już wcześniej wspominałem gdzieś tam w wcześniejszych materiałach, że będziemy się rozliczać na koniec, no ale na razie droga jest bardzo dobra. Mamy tą przewagę punktową i oby ona po prostu się jeszcze zwiększała.